W Miejskim Biurze Wystaw Artystycznych w Lesznie trwa przygotowanie ekspozycji pod nadchodzącą wystawę Alicji Lewickiej Szczegóły – Martwa natura. Wystawa jest kontynuacją realizacji z ostatnich lat – Sukulenty, epifity, pnącza. Artystka urodziła się w Lesznie. W ramach pracy artystycznej realizuje instalacje multimedialne i obiekty. Zainteresowania artystyczne skupia w obszarze analizy pamięci, tożsamości indywidualnej, relacji międzyludzkich skojarzonych ze światem roślin i technologii. To jest część dłuższego cyklu. Chyba ten cykl już się kończy. On miał swoich kilka odsłon. Na początku były to pojedyncze prace i dopiero w zeszłym roku ta wystawa, którą Państwo będą mogli tutaj zobaczyć, ona była prezentowana w BWA w Zielonej Górze latem. I to było takie podsumowanie prac, które jakby należą do tego sposobu myślenia, do tego cyklu. Artystka nie pracuje z żywymi roślinami. Nie tylko dlatego, że rośliny sztuczne czy wysuszone wpisują się w hasło martwa natura. Przede wszystkim chodzi o brak bezmyślnego niszczenia żywych roślin dla sztuki, pozbawiania roślin światła, tlenu i otwartej przestrzeni. Pracuję z roślinami sztucznymi, które są w jakiś sposób też albo przetwarzane. Są też na tej wystawie rośliny suche, łąkowe i nie tylko, i porosty, które zostały spreparowane. Natomiast nie stosuję roślin, które w momencie jakby wystawiania żyją. Wydaje mi się, że jest to jakby dla moich prac niepotrzebne, bo chciałam osiągnąć tutaj efekt takiej podwójnej martwej natury, czyli elementów, które nawiązują do natury, bo to są rośliny sztuczne, a jednocześnie wzmocnione są jeszcze dodatkowymi elementami, czyli są wmontowane w rodzaj pewnych takich machin, systemów. Tutaj Państwo zobaczą coś w rodzaju hodowli, zresztą ta praca tak się nazywa, inkubatorów i miejsc, które jakby kojarzą się z takim wywoływaniem bądź podtrzymywaniem życia. Na wystawie zaprezentowanych zostanie 8 prac. Wernisaż online zaplanowano na 22 stycznia o godzinie 18 na kanałach społecznościowych MBWA. Wystawa czynna do 27 lutego 2021 roku, Galeria MBWA Leszno, ulica Leszczyńskich 5. Choć ze względu na obostrzenia wystawy nie można zwiedzić w całości osobiście, jej część będzie można zobaczyć odwiedzając aneks sprzedażowy galerii.